Witam Was moi drodzy, może i tego live'a by teraz nie było, gdyby nie jedna sprawa, która mnie w jakiś sposób teraz poruszyła i która w jakiś sposób e, skłoniła mnie do właśnie powiedzenia kilku słów. Mianowicie, e, byłem teraz w aptece i będąc w aptece, no tak widocznie miało być, nie wierzę w zbiegi okoliczności, więc widocznie tak miało być, Poza do apteki, a w aptece przede mną Pani pyta, oczywiście nie Pani Polka, tylko Pani z Ukrainy pyta o lek, czy może dostać lek na astmę. Po czym Pani Magister powiedziała, że owszem, ale potrzebna jest recepta. Po czym Pani z Ukrainy powiedziała takie słowa, ale mam paszport ukraiński. No i zaczęła się cała akcja, czyli co się dzieje? Ogólnie konsternacja w aptece. Zaczęli ludzie Panie panie, które pracują, pani magister, pani, pani, pracuje, pani magister i, tam, i te całe panie, które pracują w aptece, czyli biegać, okazało się, że jakby, jak najbardziej ten lek może być sprzedany na paszport um, ukraiński. I teraz, jeżeli ten, pa, oczywiście, jeżeli ten lek na ratuje życie komuś, ja jestem za tym, żeby jak najbardziej pomóc takim osobom. Tylko jeżeli ja tydzień wcześniej w tej samej aptece nie mogłem kupić leku, ponieważ lekarz się pomylił nie wypić mojej mamie recepty na lek po zawale. I bo ja musiałem musiałam latać i zatwiać recepty, żeby mojej mamie można było wykupić generalnie leki, która tutaj przepracowała ponad 30 lat, za które, która za te leki musi zapłacić. No to jest chyba delikatny, mały skandal. I zastanawiam się, zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą, kiedy ludzie generalnie się obudzą i zaczną myśleć tak naprawdę, co się dzieje w koło. Ponad 2 miliony uchodźców w Polsce. Połowa z nich no dobra, nie będę mówił o żadnych liczbach. Część z nich to zwykli oszuści, którzy nawet nie uciekali od wojny, tylko po prostu uciekli do czegoś lepszego. Nie jestem w stanie to zrozumieć. Tylko pomyślcie sami, co człowiek potrzebuje, jeżeli ucieka przed wojną? Czy potrzebuje darmowych, przykładowo, nie wiem, um, darmowego, przepraszam, darmowego ubezpieczenia na samochód, czy darmowych rozmów? Nie. Człowiek uciekający przed wojną potrzebuje jednej podstawowej rzeczy bezpieczeństwa czyli dachu nad głową, żeby nie było bombardować. Jeżeli Polacy uciekali za granicę, bądź też w innych krajach, gdzie teraz są wojny i są uciekinierzy, nikt im niczego nie rozdaje. Bo teraz to, jest to, co się teraz dzieje w naszym kraju, to jest po prostu jakiś Armagedon, tak naprawdę. Już mówię sobie, robię sobie jaja z tego wszystkiego. Ponieważ, prosta sprawa. Przychodzi ostatnio do mnie dziewczyna, do mojej firmy, rozmawiamy. Okazuje się, że w tym dniu, w którym przyszła do mnie, została zwolniona z pracy. Dlaczego? Ponieważ y, była potrzebna pani mówiąca po ukraińsku, ponieważ do dzieci, teraz dzieci przychodzą y, ukraiński do przedszkola, a nikt nie mówi po ukraińsku, więc przyjęli starszą panią, która miała ponad 60 lat, na miejsce dwudziestoparoletniej dziewczyny y, i dzwoniła tak naprawdę, dzwoniono ją tylko i wyłącznie dlatego, że potrzebowali kogoś, kto mówi po ukraińsku. Jeżeli ja wyjechałem do Anglii, teraz od razu coś mówię, bo zaraz mówią, ty też wjechać do Anglii, ale mi w Anglii niczego nikt za darmo nie dał. To jest pierwsza podstawowa sprawa. Ja musiałem na wszystko ciężko pracować, ba, ja musiałem zapłacić nawet za pozwolenie na pracę, to były te czasy, 2008 rok. I teraz tak, jeżeli ci ludzie tutaj przyjeżdżają i daje się wszystko tym ludziom za darmo, totalnie mając w dupie Polaków, no to o co tutaj wszystkim, w tym wszystkim chodzi? Ty, czy wy wszyscy, ci, znaczy ci zwolennicy tego pomagania, czy wy się delikatnie nie, zagalopowali, nie zagalopowaliście z pewnymi rzeczami? Bo ja wam przypomnę pewną rzecz. Mianowicie, yy, Całkiem niedawno jeszcze z tym całym z COVID-em i tak, i tak dalej, i tak dalej, była sytuacja tego typu, że wy właśnie y, przede wszystkim robiliście pod górę ci, którzy byli oczywiście tak przerażeni, y, kazali zakładać innym maseczki, nie mieliście generalnie pomaganie Polakom w, w dupie, mówiąc po, po, po prostu, tak? I teraz przychodzi sytuacja, w której wy pomagacie w sposób może i piękny, rzetelny. Ukraińcom, ale gdzie jest pomoc dla naszych własnych rodaków? Czy najpierw nie powinno się faktycznie pomyśleć o Polakach? Jeżeli Polacy tracą na rzecz Ukraińców miejsca pracy, to jest chore. Jeżeli Polacy tracą możliwość dojścia do szybkiego dojścia do lekarza i kontaktu z nim, to jest chore. Jeżeli Polacy tracą możliwość dostania mieszkań na rzecz Ukraińców, to jest chore. Następna rzecz: ponad 2 miliony Ukraińców jest w Polsce. To stanowi ponoć, tak mówią, 10%. Wydaje mi się, że chyba troszkę, troszkę mniej, nieistotne bo tych, tych naprawdę statystyk nie, wie, nie zna nikt. I teraz następna rzecz, jeżeli Ukraińców już jest tylu w Polsce, już są głosy, przykładowo była żona Pazury mówi o tym, że Ukraińcy powinni dostać się do rządu, Ukraińcy powinni dostać, zajmować wysokie stanowiska urzędowe i tak dalej, Pomyślcie co się wydarzy jeszcze za parę miesięcy, może za parę lat. Będzie akcja tego typu, że faktycznie Ukraińcy będą mieli mniejszość swoją tutaj w kraju, i dostaną się do Sejmu. A jak dostaną się do Sejmu, to pamiętajcie, ilu nacjonalistów już jest w Polsce teraz ukraińskich. I co się będzie działo? To będzie powtórka z rozrywki. I teraz zastanawiam się tylko nad jedną rzeczą: czy jest to zrobione specjalnie, żebyśmy się z nimi po prostu lali i żeby doszło do jakiejś tutaj rzezi? Czy chodzi o coś zupełnie innego. Odebrało, odebrano, odebrało ludziom po prostu rozum, a to co robi rząd już jest po prostu tak karygodne, że po prostu to już jest, to zakrawa po prostu na kpinę. Totalnie zlali polskich obywateli, totalnie zlali potrzeby polskich obywateli, młodych rodzin. Kurwa wygnali na zachód młodych ludzi po to, żeby sobie tutaj ściągnąć i porozdawać obcym. To kurwa dramat po prostu, to jest dramat poniżej krytyki. I teraz jeszcze jedna rzecz. Możecie mnie wyzywać od ruskich trollów. Sram na to, naprawdę. Od ruskich trolli. Sram na to. Po prostu otwórzcie oczy, zobaczcie, co się dzieje dookoła, a później komentujcie. Kurwa, dalej oglądajcie tą zjebaną telewizję, tą zjebaną cały czas narrację. Mówiłem ostatnio, powiem to jeszcze raz: włączcie sobie teraz jeszcze raz. Zbrodnia w odejście, co zrobili nacjonaliści. Jak wymordowali ludzi. Jak łamali ich w 2014 roku, jak obcinali im nogi, palili, gwałcili, i to się działo 8 lat temu, kiedy wybuchła wojna. O tym nie mówi nikt, o tym wam nikt nie powie. Jest zakaz mówienia o tym, co się dzieje teraz przykładowo na ulicach: że jeżeli Ukraińcy popełni przestępstwo, nic mu nie można zrobić. Ukraińcy koranie coś ze sklepu, nic mu nie można mówić. Ma jest zakaz zgłaszania tego. Kurwa, czy oni nam naprawdę chcą założyć, teraz mówię o rządzie, pętle na szyję? Żeby ludzie się wkurwili, wyszli na ulicy, zaczęli robić po swoją porządki? Bo jeżeli tak, to rozumiem tą ustawę, którą podpisał em, cały nasz Duduś: że obce wojska będą mogły używać broni przeciwko nam, bo nie wierzę w to, że polska policja czy polskie wojsko odważyłoby się strzelać do własnych rodaków. Nie wiem, co się musi wydarzyć, aby ludzie się obudzili ale chyba troszeczkę już jest za późno, bo pewne rzeczy już się wysmyknęły spod kontroli, a jest coraz więcej tak naprawdę ym, głosów z Polski, że ludzie, którzy pomagali, tak naprawdę teraz żałują tego, bo strzyli sobie w kolano. Albo zostali okradzeni, oczywiście nie mówię teraz, że wszyscy, bo faktycznie część ludzi naprawdę potrzebowała pomocy, ale zostali okradzeni, oszukani. Yy, generalnie ludzie, którzy przyjeżdżali, rzekomo szukali schronienia, tak naprawdę mieli tylko wiel wielkie oczekiwania. Znam to też z pewnej rzeczy... Z, z, z autopsji tutaj od pewnej osoby, że przykładowo potrafiła uciekinierka napisać, nie napisać tylko zadzwonić do osoby koordynującej właśnie tutaj ich, pomoc dla nich i powiedziała, że skończył się płyn do demakijażu i że internet jest za słaby. Matko i córka po prostu dramat. Ludzie obudźcie się naprawdę, błagam. Błagam i zacznijmy coś z tym robić, bo to jest dramat, naprawdę. Ja mam akurat dobre życie, ale są ludzie, którzy w Polsce potrzebują naprawdę pomocy. Bardziej niż, aniżeli ludzie, którzy przyjeżdżają za granicę. Bo ci ludzie, którzy uciekają przed wojną, potrzebują inne rzeczy: spokoju nad głową i dachu nad głową. I to tyle, co potrzebują. Trzymajcie się ciepło i naprawdę obserwujcie, co się dzieje, bo to jest dramat. To jest dramat. Nie wiem, co się musi wydarzyć, żebyśmy się obudzili. Na razie. Pa.